Cześć, Ola Nowacka i Rafał Heda. Dziś rozstrzygnięcie kolejnej kategorii konkursowej program o tematyce naukowej. Jak widzicie, otaczająca nas sceneria jest dość nietypowa, jednak nie mogliśmy oprzeć się pokusie, by pokazać Wam choć skrawek Wrocławia. Materiały można było wysłać do 17 marca, a zagłosować na nie można było do 31. Wyniki pierwszej kategorii ogłosiliśmy już 17 marca, a teraz przypomnijmy sobie skrót zwycięskich materiałów. Styk, Telewizja Politechniki Wrocławskiej. Jeśli Politechnika Wrocławska jest dla studentów drugim domem, to tutaj jest nasz własny pokój. Strefa Kultury Studenckiej na PWR. Bar i sale konferencyjne. To wszystko wreszcie jest. Strefa Kultury Studenckiej i Politechniki Wrocławskiej. Już kilka dni przed Wileńskim. SETA, Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego. Relacja z Majdanu w Tarnopolu, w którym tysiące ludzi nawoływało, aby prezydent Janukowycz podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Wyzwanie piwne, początkowo uważane za ciekawą grę i najlepszy jak dotąd łańcuszek społecznościowy, budzi skrajnie negatywne emocje. Campus TV postanowił bliżej przyjrzeć się tej zabawie i oddać głos ekspertom. Po ogłoszeniu wyników pierwszej kategorii konkursowej na naszym fanpage'u na Facebooku wywiązała się gorąca dyskusja dotycząca sposobu głosowania. Ciekawi jesteśmy, jak głosowanie wygląda w Waszych redakcjach, bo u nas wygląda ono tak. Przyjechała do nas Martyna z Uniwersytetu Opolskiego z Telewizji Studenckiej SETA. Martyna, powiedz, jak u Was wygląda głosowanie? Przede wszystkim witam serdecznie. No myślę, że jak w każdej redakcji, siadamy w swoim studio i oglądamy każdy z poszczególnych materiałów. Ale u nas wygląda to tak, że oglądamy i od razu oceniamy. Nie oglądamy wszystkich naraz. Ocenia nasza redaktor naczelna, studentka dziennikarstwa. Oceniają operatorzy i reporterzy i potem sumujemy wszystkie głosy i dzielimy przez 3. A na co zwracacie uwagę podczas oddawania swoich głosów? Co jest dla Was najważniejsze? Przede wszystkim na nazwę kategorii. News to dla nas coś jasnego i prostego, z dobrym podkładem lektora. No i przede wszystkim o czymś, muszą być fakty. Druga kategoria to znowu było dla nas trochę urozmaicone, ponieważ my nie robimy programów naukowych. Działamy typowo po studencku i mieliśmy z tym problem. Dlatego wypróbowaliśmy wywiad z politykiem, no i niestety nie trafiliśmy. A powiedz jeszcze, ile u Was osób działa w Waszej telewizji? Oj, dużo, z 40 na pewno, ale myślę, że z każdym dniem dochodzą nowi i inni odchodzą. Bo niektórym się nie podoba to, co robimy, a inni są zafascynowani tym, że można coś robić na uniwersytecie. Przede wszystkim jesteśmy tylko studentami, nie mamy żadnego nadzoru, nie mamy nikogo, kto nam też pomaga, co czasem nam doskwiera osobiście. Chcielibyśmy mieć jakieś rzetelne uwagi od jakiegoś profesjonalisty. Macie już materiały do kolejnych kategorii przygotowane? Tak, dzisiaj nagrywamy w ostatniej chwili, ale będzie to coś naprawdę wyjątkowego. A możemy liczyć na dużą reprezentację podczas gali finałowej? My jesteśmy wszyscy chętni, żeby tu przyjechać, ale to wszystko zależy od Was, na ile osób z naszej strony się zgodzicie. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę, a my Was zachęcamy do wzięcia udziału w naszej gali finałowej festiwalu, ponieważ gościem specjalnym będzie pan Kamil Durczok. Oto skrót materiałów konkursowych. Telewizja TASK, PGE Arena, powstała specjalnie na Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Proces budowy stadionu trwał 3 lata, podczas których dziesiątki specjalistów dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem. Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego. Instytut Odkrywania Tajemnic to projekt fizyków Uniwersytetu Śląskiego, który przedstawia tajniki optyki i gwarantuje świetną zabawę dla zwiedzających wystawę. Polub TV. Jak powstają pioruny? Na pytanie, jak powstają pioruny oraz jak się zachowywać podczas burzy, postara się odpowiedzieć doktor habilitowany Paweł Zuchowski. SETA, Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego. Jarosław Gowin, prezes partii Polska Razem, w rozmowie tygodnia opowiada o tym, czy studia to droga do tego, by stać się bezrobotnym. SGH TV, telewizja internetowa Szkoły Głównej Handlowej.
Kobiety w badaniach, czyli rozmowa z dr Jolantą Perek-Białas na temat badań naukowych poruszających zagadnienia społeczne i ekonomiczne związane z płcią piękną. Campus TV, kolejny odcinek serii Gotuj z Korzanem. Tym razem coś, bez czego my, Słowianie, nie wyobrażamy sobie polskiej kuchni. Omasta. Uniwerek TV. Noc biologów to inicjatywa, która pozwala poznać m.in. tajniki DNA, czy samodzielnie zrobić krem nawilżający. UMK TV. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to najważniejsze tematy podjęte w programie Uwaga, Równowaga, który emitowany był na przełomie roku 2013 i 2014. Telewizja Politechniki Wrocławskiej, Styk i Krążek Maxwella. To jeden z odcinków cyklu Kurs Fizyka 1, prowadzonych przez profesor Ewę Popko. Krążek osiąga dolne położenie. Uniwersyteckie studio filmowe UAM. Z życia uniwersytetu. Magazyn akademicki poświęcony wydarzeniom naukowym, edukacyjnym, kulturalnym i studenckim. Felieton dotyczący naukowców z Wydziału Biologii UAM podczas pracy nad GMO. Telewizja Kortowo. Grand Prix i 3 złote medale to wynik UWM na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli. Studencka telewizja internetowa TVPW. Telewizja Politechniki Warszawskiej w Fabryce Czekolady. A ty, co wiesz o czekoladzie? ICM UW. Instalacja systemu obliczeniowego IBM o nazwie Nostromo w ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy Was do śledzenia kolejnych materiałów na stronie Styk Kamera Festival, a tym razem wyniki ogłosi Martyna. Tematem następnej kategorii będzie program humorystyczny, którego wyniki ogłosimy już 14 kwietnia. Trzecie miejsce zajął Uniwerek TV za program Noc Biologów. Drugie miejsce za jakże słodki program Fabryce Czekolady TVPW. A pierwsze, na które chyba wszyscy czekamy, to Żywność Genetycznie Modyfikowana i Uniwersyteckie Studio Filmowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy.